Czy zastanawialiście się kiedyś, ile czasu w ciągu swojego życia spędzicie za kierownicą swojego samochodu? Otóż okazuje się, że według badań statystyczny Polak spędza 2 lata i 7 miesięcy za kierownicą samochodu. Czy w niedalekiej przyszłości będziemy mogli coś z tym zrobić? Już dziś odpowiemy na to pytanie. Nazywam się Przemek Pająk i witam Was z Renningen, z ośrodka badawczego marki Bosch, gdzie wspólnie będziemy odkrywać świat internetu rzeczy. Czym jest IoT? Czym jest internet rzeczy? Jaką rolę pełni dla firmy Bosch? For Bosch, IoT covers all areas of life. It makes mobility easier, cities smarter, factories more productive. From the technology point of view, of course, we're looking how to make intelligent, smart, connected devices. So we develop leading-edge sensors, intelligent software empowered by artificial intelligence. And of course, we expand and connect to digital services. But the most crucial point at all is that we put the user in the center and develop all these technologies for the user to make his life more convenient, more safe and more comfortable. Internet rzeczy zmieni, zdominuje w zasadzie wszystkie branże w życiu człowieka. Zmieni też motoryzację. Już to robi. Zobaczmy jeden z przykładów. Dojeżdżamy do naszego celu. Na filmie to jeszcze kierowca prowadzi pojazd i zostawia go w wyznaczonym miejscu. Następnie wystarczy komenda właściciela, wydana za pośrednictwem smartfona, aby pojazd, skomunikowany z inteligentnym systemem czujników i kamer w garażu, sam w bezpieczny sposób odnalazł drogę na wolne miejsce parkingowe. Dwutorowa komunikacja między autem a garażem pozwala na koordynację pojazdów znajdujących się w ruchu. To jedna z podstawowych cech doskonale wykorzystanego potencjału internetu rzeczy według Bosch. W tym momencie Bosch testuje dopuszczony do publicznego ruchu samochód marki Tesla, wyposażony w zaawansowane technologie takie jak sensory, siłowniki czy systemy kontroli Bosch, pozwalające na autonomiczną jazdę na autostradzie, podczas której kierowca może zdjąć ręce z kierownicy i nogi z pedałów. Kolejnym namacalnym przykładem rozwiązań mobilności przeszłości jest fakt, iż połączone w internecie i wyposażone w najnowsze systemy samochody zaczynają pełnić funkcję sensorów i mogą dostarczać cennych danych, dzięki którym będzie można zaradzić najbardziej palącym problemom ruchu w miastach. Świetnym przykładem takiej funkcjonalności jest koncepcja parkowania społecznościowego. Brzmi imponująco, prawda? Przekonajmy się zatem, jak faktycznie rodzą się innowacje w Boschu. So now I'm taking you to Platform 12, which is our creative zone in the main building of our campus. And you see here an atmosphere where we invite every employee to be inspired. Okay, so this is how innovations are actually built up from scratch. Well, if I tell you how innovation is born, this is actually a tough question, because when everybody knows how innovation has been done, there would be a perfect formula and everybody would be doing it. But this is our way of providing an inspirational atmosphere, an inspirational working environment. And of course, innovation's been done through the exchange with people, changing your view, getting to know other disciplines, and maybe also the help and exchange with people who have expertise in something you don't. Internet rzeczy to nie tylko pojęcie odnośnie przyszłości. Z wielu praktycznych rozwiązań możemy korzystać już dziś. W motoryzacji to nie tylko początek samojezdnych samochodów. To także nowe usługi typu car sharingu, także aut na żądanie. To także samodzielne, autonomiczne parkowanie. Tutaj w Bosch, w Renningen, mieliśmy okazję przekonać się, jak zaawansowana ta technologia już dzisiaj jest i jak blisko jesteśmy jej realizacji. W przyszłości, gdy już zintegrujemy całość samochodów w chmurze, będziemy korzystać z bezpieczniejszych, tańszych i bardziej komfortowych dla człowieka rozwiązań.